zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy. Zastanowimy się nad tym, jak wygląda wizerunek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i co nasz gość zaproponowałby, żeby był jeszcze lepszy. Czy są jakieś pomysły? Bo gdy przeglądamy rankingi, nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej, to prawda. I to nie tylko w gronie uniwersytetów, ale również innych wyższych uczelni. No ta 60. któraś pozycja naszego uniwersytetu w rankingu perspektyw nie jest oczywiście zadowalająca. Można by oczywiście szukać przyczyn tego stanu rzeczy, odpowiadać sobie na pytanie, dlaczego tak jest, ale pewnie bardziej interesujące jest rzeczywiście to, co pani proponuje, żeby poszukiwać pomysłu na to, co można zrobić, żeby pozycję naszego uniwersytetu poprawić. No, kilka rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, musimy doprowadzić do tego, żebyśmy wreszcie spełniali wszystkie kryteria związane z statusem pełnoprofilowego uniwersytetu. Myślę tutaj przede wszystkim o wymaganej liczbie praw doktoryzowania. My ciągle jesteśmy poniżej tej kreski, którą przewiduje ustawa. Mamy 9 praw doktoryzowania, podczas gdy ustawa mówi o 10 w określonych zakresach. Pozostaje nam wobec tego przynajmniej jeszcze jedno prawo do uzyskania. Kiedy możemy spodziewać się? Mamy na to czas do 2015 roku. Mam nadzieję, że to nastąpi szybciej. Mowa jest w tej chwili o 2 dyscyplinach, które mogą o takie uprawnienia się ubiegać. Fizyce, która już raz z takim wnioskiem występowała, i ekologii. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, która z tych dyscyplin szybciej uzyska uprawnienia do doktoryzowania, niemniej te 2 dyscypliny właśnie o takie uprawnienia będą występowały. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest atrakcyjność oferty dydaktycznej uniwersytetu. No oczywiście w ostatnich latach, w latach 2000, liczba kierunków, które uniwersytet oferuje, wzrosła i to znacznie. Z tym, że jak patrzę na dane dotyczące rekrutacji, to obserwuję takie zjawisko, że my sobie dobrze radzimy z przyciąganiem kandydatów na studia pierwszego stopnia, ale potem mamy problem z ich utrzymaniem na studiach. Z czego to może wynikać? To może wynikać między innymi z tego, że na studia do Bydgoszczy przyjeżdżają ludzie z mniejszych miejscowości. Jak patrzymy sobie na skład studentów podejmujących studia WKW, to okazuje się, że około 30% pochodzi z Bydgoszczy, 70% jest spoza Bydgoszczy, ale głównie są to mniejsze miejscowości. No i człowiek, który sobie na przykład 3 lata postudiował na licencjacie w Bydgoszczy, teraz może mieć już inne aspiracje. Może chcieć na przykład pojechać na studia do Torunia, do Gdańska, do Poznania, do Warszawy. Chciałby spróbować czegoś jeszcze, prawda? On trochę już rozwinął skrzydła, popatrzył sobie, jak to jest w Bydgoszczy. Teraz chciałby spróbować, jak to jest w innym mieście, w innej uczelni. To może wynikać też stąd, że w niektórych przypadkach, w przypadkach niektórych kierunków studiów, nie mamy oferty studiów drugiego stopnia. Mamy studia pierwszego stopnia, no i nie jesteśmy przygotowani na to, żeby studentom zapewnić możliwość studiowania na studiach drugiego stopnia. No i nie ukrywajmy, to też może wynikać z rozczarowania studiami na naszym uniwersytecie. Ktoś postudiował sobie tutaj 3 lata, ale nie jest zadowolony i szuka sobie innej możliwości. Także myślę, że takie 3 powody pewnie można wskazać. Pierwszy właśnie związany z chęcią spróbowania czegoś innego niż to, czego doświadczyło się tutaj na UKW. Drugi związany właśnie z brakiem naszej oferty dydaktycznej. No i trzeci związany z rozczarowaniem w trakcie studiów licencjackich. Ten pierwszy powód jest właściwie nie do wyeliminowania. To jest naturalne, że ludzie mają taką potrzebę, żeby
próbować czegoś jeszcze, prawda? Co w takim razie możemy zrobić z tymi pozostałymi, żeby jednak studenci to do nas chcieli jechać z Poznania, z Torunia, a nie odwrotnie? Z Warszawy też. Aż takim optymistą nie jestem, że będziemy przyciągali ludzi, którzy są mieszkańcami Warszawy, do studiowania w Bydgoszczy. Przynajmniej na razie nie widzę takiej oferty, która mogłaby ich przyciągnąć. Natomiast myślę sobie tak, że to, co my możemy robić, to po pierwsze rozbudowywać naszą ofertę dydaktyczną. Tutaj od razu powiem, że trwają w tej chwili rozmowy na temat uruchomienia nowych kierunków studiów od kolejnego roku akademickiego. Kiedyś miałem okazję już wspominać w wywiadzie dla Radia Uniwersytet, że takim kierunkiem, który chcielibyśmy otworzyć od następnego roku akademickiego, jest logopedia, ale trwają w tej chwili również dyskusje na temat uruchomienia kierunków studiów z tego bloku związanego ze zdrowiem. Jak Państwo wiecie, pojawił się od tego roku akademickiego Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. No i ten człon nazwy wydziału, który jest związany ze zdrowiem, na razie jest pusty, ale mam nadzieję, że on zostanie wypełniony. No na przykład pojawiła się taka propozycja, żeby uruchomić kierunek studiów fizjoterapia. To jest związane między innymi z rozwojem naszej bazy dydaktycznej. Myślę tutaj o Centrum Sportu. Ono ma bardziej skomplikowaną nazwę, nie pamiętam w tej chwili pełnej nazwy, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu chyba. No i tam oczywiście pojawi się taka możliwość, żeby kształcić w ramach kierunku fizjoterapia. Trwają też dyskusje nad tym, jak uatrakcyjnić te kierunki studiów, które są na uniwersytecie od zawsze, ale w tej chwili cieszą się mniejszą popularnością. No, na przykład historia jest takim kierunkiem studiów. Również filologia polska. Również studenci mówią o tym, że brakuje takich specjalności ukierunkowanych ściślej na ich przyszłą pracę, że są zbyt ogólne, że jest za dużo teorii. Ten zarzut... To często zarzucają studenci, tak, że tak. Brakuje tych specjalnościowych przedmiotów. To prawda, ale w tej chwili właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby studenci również włączali się w proces konstruowania programu studiów. Tu właśnie rola dla samorządu studenckiego, znowu o którym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej audycji, bo tak naprawdę program studiów to nie jest coś, co jest narzucone uczelni.